Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Rimworld. A ostatnio psychiczny efekt wywierany przez kosmiczny wrak przybrał na sile. Nasi śmiałkowie postanowili więc go zniszczyć, jednak na jego pokładzie natrafili na bardzo groźne mechanoidy. Choć bitwa była zwycięska, to poległ w niej Kubik. Wkrótce potem kompletnie załamała się Krzaj, która wpadła w szał. Niestety, próba jej obezwładnienia przez Dareusa zakończyła się jej tragiczną śmiercią. No i cóż, naszego szamana zapewne będą dręczyły z tego powodu wyrzuty sumienia. Tak więc, aby czymś zająć jego myśli, nakażemy mu budowę drugiego kamiennego sarkofagu. Ciała Kubika i Krzaj zostały przeniesione do szpitala, tak więc nie padną one ofiarą drapieżników. Do naszej osady przybywają kupcy z Lasu Tancerzy. I mamy koniec zaćmienia. Wyślijmy Shadowa do lidera tej karawany. Sprzedamy mu nieco zdobycznej broni słabej jakości. Sprzedamy mu także nieco naszego piwa, no którego mamy w tej chwili doprawdy mnóstwo i które cały czas produkujemy. W zamian kupimy nieco komponentów i wysokiej jakości leków. No i co ciekawe, handlarz ten ma także do sprzedaży niewolników. No i ponieważ dopiero co straciliśmy dwójkę naszych mieszkańców, być może przydałoby się jednego z nich wykupić z niewoli. Troszkę jednak jeszcze z tym poczekamy. Niestety Szejk nam się kompletnie załamała i postanowiła się upić. Nie ma się chyba czemu dziwić, ponieważ kilka godzin temu straciła swojego męża. W okolicy upadają kolejne kosmiczne kapsuły, które kryły wewnątrz srebro. Nakazujemy więc naszym ludziom je oczywiście przynieść. Okej, kamienne sarkofagi zbudowane. Czas więc naszych zabitych towarzyszy pochować. Na pogrzeb Krzaj i Kubika przybyła także, no niestety, dość pijana Szejk. Która chyba mocno to przeżywa, ponieważ zaczyna wymiotować. A niech to, mamy także niestety powrót psychicznego brzęczenia, które będzie miało negatywny wpływ na nastrój kobiet. No i szczególnie martwię się tutaj o naszą biedną Szejk, która przecież dopiero co straciła towarzyszkę i, co ważniejsze, ukochanego męża. Mamy kolejne zbiory. Dareus i Shadow przynoszą do naszej bazy zniszczone mechanoidy. Mamy także kolejnych gości, tym razem z grani pilotów. I niestety Dareus jest bliski załamania. No, prawdopodobnie dlatego, że wciąż gryzą go wyrzuty sumienia. Ponieważ straciliśmy dwójkę ludzi, troszkę może nam zabraknąć rąk do pracy i dlatego też dość sporym kosztem kupimy jednego z niewolników. Zgodnie z obyczajem nadamy jej nowe imię i ta 42-letnia kobieta będzie od tej pory znana jako Roach. W dzieciństwie Roach przejawiała talent do śpiewu i gry na instrumentach. Otrzymała odpowiednią edukację muzyczną i uwielbiała występować na licznych koncertach i recitalach. Z drugiej jednak strony sława nieco uderzyła jej do głowy.
Tak więc dzięki temu doświadczeniu stała się ona dużo lepsza, jeśli chodzi o umiejętności artystyczne, ale także nieco gorsza, jeśli chodzi o społeczne. Gdy Rocz dorosła, jej sława przeminęła i zmuszona ona była wykonywać nisko opłacane prace, aby utrzymać swą rodzinę. Tak więc z kolei to doświadczenie nauczyło jej takich umiejętności jak gotowanie, praca na polu czy też rzemiosła. Szczęśliwie Rocz może wykonywać każdą pracę, jest ona jednak także dość brzydka, co troszkę utrudni jej kontakty z innymi. Jest także niestety nerwowa, tak więc może nieco szybciej się załamać. Jest także abstynentką, no dlatego też nie będzie poprawiać sobie humoru, na przykład poprzez picie piwa. No jednak na plus ma ona pasję do bardzo wielu umiejętności. Jest bardzo dobra, jeśli chodzi o sztukę. Jest także całkiem niezłym rolnikiem, kucharzem, medykiem i rzemieślnikiem. No cóż, miejmy nadzieję, że Rocz będzie nam wdzięczna za to, że wykupiliśmy ją z niewoli i dzięki swym umiejętnościom będzie w stanie zastąpić Kubika i Krzaj. Dajemy jej identyczny plan dnia. Co do obowiązków, to niech gasi pożary, leczy się. Pozostawimy także niski priorytet na leczenie, ponieważ ma do tego pasję. Zostawimy niski priorytet na gotowanie. Niech pomaga Dareosowi przy budowie, jednak ponieważ nie jest w tym zbyt dobra, niech jej priorytetem będą naprawy. Damy jej także wysoki priorytet na sztukę. Okej, Rocz nie posiada w tej chwili żadnej broni, tak więc uzbroimy ją w karabin. I chyba także nie była zbyt dobrze traktowana, ponieważ dosłownie umiera z głodu. Mamy kolejny wczesny poranek, no i ponieważ poprzedniego dnia mieliśmy do czynienia z zaćmieniem słońca, zegary biologiczne naszych mieszkańców troszkę się poprzestawiały i wstają oni dużo, dużo szybciej. Zobaczmy także, w jaki sposób Rocz dogaduje się ze swymi nowymi towarzyszami, no i niestety na razie relacje te nie są zbyt dobre. Przed naszymi ludźmi bardzo dużo przenoszenia, ponieważ na polach wciąż zalegają zbiory. Świetnie, Rocz zabiera się do pracy przy stanowisku rzeźniczym. No i właśnie, cały czas zalega tutaj wydobyta przez nas stal. Popsuł się także niestety jeden z naszych klimatyzatorów. No jednak szczęśliwie temperatura w naszej chłodni nie wzrosła powyżej zera. I świetnie, psychiczne brzęczenie dobiegło końca. Nasi ludzie odwalają bardzo dobrą pracę, przenosząc wszystko do magazynów. Jednak dość sporym problemem jest zalegający wszędzie brud. No, ponieważ w wielu naszych pomieszczeniach mamy pełno brudu, wymiocin, czy też nawet plam krwi, które oczywiście wyglądają okropnie i negatywnie wpływają na nastroje naszych ludzi. Aby ten problem rozwiązać, dokonamy zmiany w planie obowiązków Rocz i zamiast przenoszenia, niech jej priorytetem stanie się sprzątanie. A tymczasem Dex opracowała technologię kolorowych świateł. Świetnie, tak więc powinno to nieco upiększyć niektóre nasze pomieszczenia. Czas chyba w tej chwili, aby zadbać o naszą obronę, wobec czego opracujemy technologię automatycznych wieżyczek. Okej, super. Rocz zabiera się za robienie porządków. I chyba czas najwyższy, ponieważ niektóre nasze pomieszczenia wyglądają jak chlew. Hmm.
Shadow jest w dość kiepskim nastroju, głównie dlatego, że brakuje mu rozrywek. A tymczasem Sheik przypomina sobie swego męża, oglądając wytworzoną przez Kubika rzeźbę. Mamy kolejny dzień. I poprawimy chyba wygląd naszego pomieszczenia rekreacyjnego, budując tu różnego koloru lampy. Roach zabiera się do pracy. Ale co my tu mamy? Do okolicy przywędrowało niewielkie stadko agresywnych nosorożców, które niestety polują na ludzi. Mamy także pojawienie się kolejnego wędrownego Trumbo, które jednak szczęśliwie agresywne nie jest. Okej, powołujemy naszych ludzi pod broń i wysyłamy na stanowiska. No i chyba nie będzie łatwo, ponieważ nosorożce to zwierzęta bardzo wytrzymałe i przez to niebezpieczne. Teoretycznie moglibyśmy zamknąć naszych ludzi w budynkach na okres kilku dni i zwierzęta te powinny po jakimś czasie naszą osadę opuścić. Nie możemy chyba jednak sobie na coś takiego pozwolić. Okej, nasi snajperzy otwierają ogień. Jednak pomimo celnych trafień, nosorożce biegną dalej. Miejmy nadzieję, że troszkę pomogą nam pułapki. Uff, okej. Jedno zwierzę zabite. I świetnie, udało nam się powalić także drugiego nosorożca. No i proszę, jak się okazuje, z jednego tylko zwierzęcia uzyskujemy bardzo dużo mięsa. Będziemy więc mogli przyrządzić z niego sporo smacznych posiłków. Niestety kompletnie załamał się Shadow, który zaczął bez celu błąkać się po okolicy. No jak się okazuje, powodem tego jest smutek, który przepełnia go po utracie przyjaciela, Kubika. Ach, no niedobrze. Kiepski nastrój ma także oczywiście Sheik. Jednak wieczór spędzony w pomieszczeniu rekreacyjnym troszkę jej humor poprawił. Mamy kolejny ciepły letni poranek. A niestety Shadow cały czas po okolicy się bez celu błąka. No, miejmy nadzieję, że się weźmie w garść. No i teraz tak, aby troszkę poprawić naszym ludziom nastroje, poprawimy nieco wygląd ich kwater. W każdej z nich zbudujemy drewnianą doniczkę, w których zasadzimy rośliny. No jednak, aby rośliny te rosły, potrzebują one także światła, zbudujemy więc także lampy. Okej, Roach zbudowała pierwszą doniczkę. Bacha zasadziła kwiatek. I świetnie, nieco poprawi to wygląd tego pomieszczenia.
Shadow wziął się w końcu w garść i wraca do tresury swego niedźwiedzia, Bugaboo. Dobra, zbudowaliśmy już lampy, przez co niestety zwiększy się nasze zużycie prądu. No i ponieważ w okolicy drewna nie brakuje, zbudujemy kolejny generator. Zwiększymy także możliwości magazynowania energii, budując kolejną baterię. Przydałoby się troszkę przyspieszyć czas, w jakim nasi snajperzy mogą udać się na stanowisko strzeleckie. Dlatego też nakażemy wygładzić podłogę w tym tunelu. No i jak się okazuje, Roach zaczyna dogadywać się ze swymi nowymi towarzyszami, zwłaszcza z Dareosem i Shake. No i ponieważ Shadow całą noc bez celu włóczył się po okolicy, to jest kompletnie niewyspany. Okej, tak więc aby nam się po raz kolejny nie załamał, czy też po prostu nie zasłabł, damy mu dzień wolnego. Mamy kolejny wieczór i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne już wkrótce.